Cześć i witajcie na moim kanale projektymałychdomów.com.pl Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć troszkę na temat więźb dachowych. Głównie się skupimy na więźbie jętkowej, czyli najbardziej popularnej, typu układ krokiew, jętka oraz murłaty. I powiem wam troszkę o błędach raz że projektowych, a dwa o błędach wykonawczych w tego rodzaju więźbach, ponieważ są one bardzo no, często tak naprawdę się spotykają, więc troszkę Wam o tym opowiem. Więc tak, jeżeli chodzi o etap projektowania też yy, jak przeglądam różnego typu opracowania, dokumentację, często znajduję wiele błędów. Pierwszym takim podstawowym błędem jest yy, brak pokazania obliczeń oraz rozwiązań, połączeń z krokwią a murłatą. Yy, Dzieje się tak, znaczy inaczej. Yy, problemem jest to, że na budowie fizyczne takie połączenie, czyli oparcie krokwi na murłacie, zacios jest robiony, ok, ale łącznik, jaki jest tutaj stosowany, jest błędny, ponieważ jest to np. gwóźdź lub wkręt na torksa, którym po prostu jest krokwia przykręcona do murłaty. W dalszej części, jeżeli chodzi o etap realizacji, opowiem jak powinno być zrobione. Kolejnym błędem projektowym jest na przykład jeżeli chodzi o sam rzut dachu, tutaj go akurat nie mam rozrysowanego chyba. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, ale często jest tak, że elementy, na przykład yy, różnego typu krokwie, czy to narożne, kalonicowe, przechodzą bardzo blisko czy to jakichś otworów kominowych, innych rzeczy, i nie jesteśmy w stanie wykonać poprawnej obróbki blacharskiej, więc jest to kolejny błąd projektowy. Yy, często zdarza się, że na przykład mamy dwa dachy, jeden jest na innej wysokości, drugi na innej, i różnice. Tej wysokości również czasami są tak zaprojektowane, że fizyczne zrobienie czy to obróbki, podbitki jest nierealne do wykonania, więc to jest kolejny błąd. Hmm. Kolejnym błędem, jaki mamy w obliczeniach przy projektowaniu, jest to, że ludzie bardzo często na takich jętkach czy też yy, na przykład kleszczach, w przypadku dachów płatwiowo-kleszczowych, wykonują na przykład płytę SB, robią tu jakiś stryszek, czyli wyjście i składują materiały i obciążenia te nie są przyjęte do obliczeń. Jest to kolejny błąd, który również bardzo często się zdarza i trzeba na to zwrócić uwagę, czy jeżeli Wy będziecie wykonywać tam stryszek, czy projektant to przyjął lub od razu mu zaznaczyć, że będziecie tam robić jakąś powierzchnię użytkową, żeby takie obciążenia zostały ujęte w projekcie. Inną rzeczą jest rozmieszczenie krokiew tutaj mam rzut dachu i ten obrys, te zielone kreski to są ściany zewnętrzne i tu jest linia dachu która wystaje poza ściany prawda? czyli 60 cm w tą stronę 60 cm w tą stronę bardzo często się zdarza jak oglądam projekty że sama konstrukcja jest zaprojektowana że jest tylko jedna krokiew na zewnątrz ściany jest to błąd na przykład tej postaci że nie mamy jak podbitki zrobić którą mocujemy na przykład do krokwi więc jeżeli ktoś robi podbitkę no to trzeba dwie krokwie wypuścić poza lico ściany innym błędem jest to, że ta krokiew tutaj jest tak umieszczona, że jest zaraz przy ścianie nośnej co jest błędem, ponieważ powinna wystawać jeszcze poza obrys ocieplenia tak żeby fizycznie można było ocieplić, prawda, czyli mamy ścianę następnie układamy ocieplenie i dopiero powinna być krokiew, żeby to fizycznie grało ze sobą to są takie najczęstsze błędy występujące przy projektowaniu a jeżeli chodzi o wykonawstwo, no to w wykonawstwie też najczęściej zdarzają się no mam 5-6 takich błędów, które najczęściej widzę na budowie, więc to wam powiem, a jeżeli was to będzie ciekawić i chcecie więcej takich zagadnień, to jak najbardziej wam to opowiem i już szczegółowo. Pierwszym podstawowym elementem jest to, aby przyjąć odpowiednie klasy drzewo. Ponieważ, tak jak mówię, przy projektach yy, przyjmujemy, czy to ma być drewno konstrukcyjne klasy C24, C27, czy też wyższej. Może to być drewno strugane, prawda, impregnowane, różne typy są, jak ma ta więźba wyglądać. I fizycznie trzeba zwracać uwagę, czy wasz wykonawca zastosował materiał taki, jak został przyjęty w projekcie. Ponieważ do obliczeń przyjmujemy jakąś wytrzymałość takich elementów. Jeżeli jest to coś innego, niż to zostało przyjęte w projekcie, no to może to grozić nawet katastrofą budowlaną. Następnym elementem jest to, że na przykład mamy pewne elementy dachu, prawda? Na przykład w tym momencie tutaj pokazuję, mamy murłaty, które są oparte na murze krokwie oraz jętkę. Czasami te jętki są na przykład pojedyncze, są jętki dwugałęziowe, czyli takie, które występują z dwóch stron krokwi. Jeżeli na przykład mamy jętki dwugałęziowe, czasami występują przewiązki, czyli takie elementy, które łączą jedną jętkę z drugą, żeby zapobiec ich wyboczeniu przy pracy, ponieważ jętki są elementem ściskanym. I bardzo często, jeżeli coś takiego jest w projekcie, nie jest to wykonane na budowie, a wtedy ta więźba w ogóle inaczej pracuje i również może to grozić katastrofą, więc na to trzeba zwrócić uwagę, czy zostało wszystko wykonane w ten sposób, jak macie w projekcie. Przy elementach i dachach jętkowych, tak jak mówiłem, bardzo ważne jest to, że siły się rozchodzą tak, w przypadku krokwi, które są oparte na murłacie, że praktycznie siła, która pionowo schodzi w dół, jest czasami najmniejsza od siły, która tą je, więźbę rozpycha, czyli tak naprawdę powoduje to, że ta krokiew jest rozpierana w tym momencie, akurat na przykład w lewo, no po drugiej stronie, akurat w prawo, czyli ten dach nam się rozjeżdża. I w takim przykładzie, yy, bardzo ważne jest połączenie krokwi z murłatą. Odpowiednie połączenie, ponieważ sam gwóźdź nie wystarczy. Te łączniki powinny być przeliczone, odpowiednio zaprojektowane i opisane w projekcie, jak one wyglądają. I te łączniki też y, trzeba napisać, tak naprawdę, na przykład jaka firma je dostarcza i tak dalej, ponieważ nie wszystkie złącza y, są na to przeliczone, prawda? Jedną firmą oczywiście nie jest to reklama, ale chcę Wam pokazać jest firma na przykład Simpson która produkuje np. takie złącza krokwiowo-płatwiowe gdzie po wybraniu danego połączenia mamy wszystko opisane jaki jest gatunek stali, jak te połączenia pracują mamy wymiary oraz siły, jakie y, są w stanie przenieść te obciążenia i projektant powinien już tak dobrać dany łącznik, żeby te siły zostały przeniesione i było to bezpiecznie zaprojektowane. To jest bardzo duży błąd na budowie, najczęściej spotykany, że takie dachy jętkowe są połączone za pomocą gwoździa lub zwykłych śrub. To jest naprawdę duży błąd i na to zwracajcie uwagę, ponieważ nawet jeżeli wytrzymałość elementów będzie wystarczająca, to takie połączenie może spowodować, że u będzie katastrofa. Innym elementem, jakie nie wolno, że tak powiem, robić, a często jest zrobione. to jest na przykład w ogóle zastosowanie innego rodzaju pokrycia. Na przykład w projekcie jest przyjęta blacha, czyli mamy w ogóle inne obciążenie, a w rzeczywistości na przykład daje, inwestor daje sobie dachówkę, ponieważ chciał to zmienić. Oczywiście kierownik to od razu powinien wyłapać, porozmawiać z projektantem, przeliczyć od nowa, ale czasami zdarza się, że jest to niezrobione, no i to też jest duży błąd. Ważnym elementem również jest o tym, aby pamiętać, że wszystkie elementy drewniane od elementów żelbetowych, tak jak tutaj mamy na przykład wieniec żelbetowy, należy oddzielić podkładkami dystansującymi, czyli po prostu o to, żeby woda z tych elementów nie przenikała do więźby. Czyli po prostu na przykład papę, prawda? Czyli fizycznie na element żelbetowy dajemy papę, dopiero mocujemy murłatę, i takie oddzielenia z izolacji powinny być wykonane. Przy każdym elemencie, gdzie mamy połączenie drewna z materiałami, gdzie znajduje się woda, innym bardzo dużym błędem jest łączenie samych np. jętek z krokwią. Przyjęło się, że taką miętkę po prostu fizycznie wiercą, wykonują połączenie śrubowe i koniec. Trzeba bardzo pamiętać, że jętki są ściskane, czyli ta krokiew wciska tą miętkę, a tu ją wypycha. I... Drzewo, jak wiecie, słoje biegną w tym kierunku przez taką miętkę. Mamy tu jedno połączenie, które Wam. Yy, no, nawet Wam je tutaj szybciutko yy, zaznaczę. Jest tutaj śruba, prawda, która w tym momencie jest. Więc w tym momencie, jeżeli ta krokiew przesuwa się w tym, w tą stronę, to tutaj może pęknąć ten element. W w tym kierunku, ponieważ drzewo się rozwarstwia i tu może ulec pęknięciu i ten element już nie będzie pracował jako więźba y, krokwia jętkowa tylko jako sama więźba krokwiowa i krokwie mogą wówczas nie spełniać swoich wymagań konstrukcyjnych. Więc samo takie połączenie powinno być robione zgodnie z sztuką ciesielską. Są różne y, książki do tego typu, jak na przykład sobie wpiszecie połączenie na jaskółczy ogon, gdzie pojętki jest wyciosane krokwi jest wyciosane i to jest fajnie spasowane. Naprawdę tak to powinno być robione, a nie tak, że jest śruba, jędka sama jest dołożona do krokwi To jest połączenie błędne, gdzie może powodować rozwarstwienie drewna. Jeżeli nie jesteście pewni, zapytajcie kierownika, czy tak powinno być wykonane, czy inaczej, ponieważ jest to duży błąd. Ale tak jak mówię, takie połączenia powinny również zostać dobrze opisane w projekcie i tak to powinno być robione jeżeli chodzi o więźby prefabrykowane jętka kończy się tutaj ona wchodzi fizycznie w krokiew czyli w wrzucie wychodzi tak, że nie jest yy, narysujemy sobie jakąś tam grubość krokwi w wrzucie i normalnie jest tak, że jętkę dokładamy w tym miejscu i tutaj skręcamy śrubą tak. To jest błąd, prawda? Bo tak jak mówię, tu ulegnie to rozwarstwieniu fizycznie. Na przykład, w więźbach prefabrykowanych jest to robione tak, że ta jętka wchodzi tutaj i ona dolega do naszego przekroju krokwi i wówczas nie ma problemu z żadnym rozwarstwieniem, innymi problemami. Więc to są takie najczęściej występujące błędy, na które zwracam Wam uwagę, czyli samo połączenie elementów. Łączniki przy połączeniu kropki z murłatą, podkładki, tak samo trzeba pamiętać o samym mocowaniu murłaty do wieńca, to nie jest tak, że my tą murłatę położymy, tę murłatę osadzamy na szpilkach, czyli fizycznie w wieńcu montujemy szpilkę, czyli najczęściej śrubę po prostu wystającą, gdzie tą murłatę przykręcamy, i odległość tych śrub w rzucie czyli co ile one będą na tej murłacie również powinna być określana w projekcie czy to jest co metr, co półtora metra ponieważ jeżeli dobrze połączymy już same krokwie z murłatą, to również ta murłata powinna być tak zamontowana, aby przeniosła te wszystkie siły. To była kolejna rzecz na którą zwróćcie uwagę hmm, oczywiście tak mówię o obciążeniu daszków, innych rzeczy to również y, trzeba powiedzieć projektantowi już na etapie y, projektowania aby to wszystko uwzględnił Yy, więc to są takie częste błędy. Zwróćcie na to uwagę, ponieważ jest to często źle robione. Jeżeli macie jakieś pytania, abym Wam coś uszczegółowił, z chęcią zostawcie w komentarzu. Opowiem coś bardziej szczegółowo, ponieważ widzę z doświadczenia, że wolicie filmy krótkie. Ale takie treściwe, a tak jak mówię, nie da się wszystkiego powiedzieć w 10 minut. Więc jeżeli macie pytania, zostawcie komentarz albo nagram jakiś odcinek, jeżeli pytanie jest jakieś zasadnicze, albo po prostu odpowiem wam w komentarzu, jak to fizycznie poprawnie zrobić. Dzięki, zapraszam do kolejnego filmu. Pozdrawiam.